Trup, tę dłoń tak, bo trzeba będzie łapać. Także tę rękę niżej, tę wyżej. O. A gdzie ten ptaszek? Wygrałem. To ptaszek miałby. Sprawy czułeś, pana. Spróbujemy jeszcze coś na koniec. Prezydentem pan już daje. Spróbujemy jeszcze coś na koniec, okej? Okay? Proszę wystawić dłoń przed siebie, lewą. Okej? Okay? W ten sposób. Proszę ścisnąć ten żeton z całej siły. Nie ściskać mojego palca, to jest inna sztuczka. I teraz, kiedy się pan skupia na zegarku, który panu przyciskam, bo chcę odzyskać ten żeton, tak? To mówi pan w tym momencie potwarz. Proszę sprawdzić, czy ma pan potwarz. Nie, bo zostawiłem go w samochodzie. A kurczę! To jest najlepsze, że to jest zegarek z zabezpieczeniem, dlatego nie uda mi się go ściągnąć, ale pięknie. Ja wjeżdżam na spotkanie z rzeczywistego miasta, więc zegarek nie do rąbnięcia. Ale pięknie, naprawdę. Zostawiłem w domu i po prostu, bo ja wiem, do kogo ja idę. To zrobimy tak, żeby nie czuł się pan pokrzywdzony. Proszę wystawić dłoń przed siebie. Ja się nie czuję w ogóle pokrzywdzony. Ale wystawi pan dopiero na trzy, możemy się tak umówić? No. Raz, dwa, trzy. Żeton całkowicie znika w tym momencie. Skupił pan całą uwagę tutaj, a nie skupił pan uwagi na swoim ramieniu. Proszę spojrzeć na ramię. Nie mogę skupić uwagi na ramieniu, bo go dodatkuje wygląda, nie? Tak to mniej więcej wygląda. Dziękuję serdecznie. Dzięki, dobrej niedzieli. Wzajemnie.